Dominik Mikołajczak, 76, Piotr Koniak, 90, Marcin Pacyna z numerem 63, Aleksander Żygarno, 77, Michał Zuba, 82, Marcinkowski. To kończymy za chwilę, bo jesteśmy już gotowi do starcia tego meczu. Opole, Urbury, skąd na Panthers Wrocław. Pierwszy kick w powietrzu i mamy touchback, która wypada poza linię końcową. Szybko dokończenie składu. Maciej Jackowski z numerem 85, Oktawian Kitara 83, Dariusz Szymański 86, 72, Komarek Pasuła 27, Jakub Dębski 95, Tomasz Frankowski i z numerem 94, Boguś Strojny. Trenerem oczywiście jest Nick Johansen. Wielkie brawa dla gości. Na stadionie w Opolu witamy oczywiście bardzo serdecznie tutaj kibiców drużyny przyjezdnej, ale skoro są kibice drużyny przyjezdnej, to znaczy, że miejscowi muszą się postarać jeszcze bardziej, aby był tutaj wielki hałas na stadionie opolskich olimpijczyków. Na tymczasem zaczynamy od żółtej flagi. Pierwsze kąty za płoty to chyba falstart po stronie któregoś z zawodników ofensywy Panthers. Tak jest, 5 jardów w plecy, o 5 jardów musi cofnąć się formacja ofensywna Panthers. Kochani, tak jak mówiłem, ma tutaj być dzisiaj głośno, więc zaczynamy wszyscy razem na rozgrzewkę. Defense! Ja mam wrażenie, jak pierwsza akcja podaniowa. No tutaj idealna pobudka na Opole Wolves. Zawodnicy z Opola myślę, że skutecznie będą obudzeni tą właśnie akcją. Dadzą świetnie z prawą tej brutalnej pobudki, tego ostrego wyjścia w mecz i jeszcze więcej. A tymczasem ciekawa akcja, która była za 2 punkty. No tutaj postanowił odrzucić futbolówkę. Kamil Pyka, grający z numerem 13, to oczywiście kicker drużyny Panthers. Chyba nie najlepszy snap, to chyba nie tak miał wyglądać, tak czy inaczej. Panthery prowadzą wciąż 6-0. Nie ma tutaj żadnego punktu. Naprawdę teraz big play na rozpoczęcie tego meczu. Wielkie, długie podanie. 80-jardowa akcja. Podanie oczywiście Janka Wawrzyniaka do Macieja Jackowskiego. I w ten oto sposób za sprawą zaledwie jednej akcji Panthery z Wrocławia wychodzą na 6-punktowe prowadzenie. No takie typowe podanie za kołnierz. Nie zorientowali się kronodecy. To ci obrońcy oczywiście kłujący skrzydłowych. Świetnie urwa się swojemu defensorowi Maciej Jackowski, grający z numerem 85, a reszta to już historia. Panthers znakomicie rozpoczynają ten mecz. Oczywiście oni teraz wykonają kick-off. To i będzie szansa na odpowiedź dla ekipy Opole Wolves. Zobaczymy, jak Rosomaki poradzą sobie z tym trudnym rozpoczęciem. Czas na kick-off numer 2 w dzisiejszym meczu. Za momencik piłka w rękach prozowo połagańczowych. Jeszcze tutaj sędziowie troszkę opóźniają wznowienie gry. To wszystko dlatego, że chyba nie ma tej podstawki pod piłkę, ale już na szczęście drobny kłopot techniczny ogarnięty. Piłka ustawiona na 35 jardzie i z tego właśnie miejsca będziemy mieli kick-off, który wykona oczywiście drużyna, która przed momentem zdobyła touchdown przyłożenie.
do akcji Pogrok, tutaj przygotowany oczywiście Łukasz Synogiewicz, to jest ta centralna postać w ofensywie ekipy gospodarzy poprzedniego meczu, nie mógł i nie może zaliczyć tą danych, jak będzie dzisiaj, jak będzie w drugim w tym sezonie meczu ekipy Wolverines. O tym przekonamy się w ciągu najbliższych pół więcej dwóch godzin, myślę, tak czy inaczej już za moment rozpoczynamy od kick-offu. Tak jest. Drugą serię ofensywną w tym meczu. Postanowił zostać z piłką we własnym polu punktowym Łukasz Synogiewicz, wtedy mielibyśmy tak zwany touchback z 20 yarda, graliby Wolverines, za atak udaje się dojść z piłką do yarda 14 i z tego miejsca zagramy za moment pierwszą próbę. A tymczasem niesportowe zachowanie po stronie zawodnika Panthers Wrocław, to Maciej Szukiel, grać w 41. Troszkę tutaj przesadził zagrozją w tej akcji, no i w związku z tym mimo wszystko płacił się ten podwrót z futbolówką Łukaszowi Szynogiewiczowi 15 jardów podkładany po tego, co zdołał wywalczyć. No i gdzie piłka ustawiona 20. Jeszcze 5 do tego wszystkiego jardów. Już w 31 jardzie z tego właśnie miejsca pierwsza próba w ofensywie, a tutaj troszkę sędziowie opóźniają start tej akcji, ale myślę, że za moment wszystko będzie jasne. Problemy troszkę z obniżeniem tej kary, z którego tutaj miejsca mamy rozpoczynać. Już mam nadzieję, ten problem zażegnany. No i wszystko jasne. Czas na pierwszą akcję ofensywną po stronie Opole Woodbridge. Bardzo snap. No i tutaj w dużych samo to jest, musi ratować się wyrzutem, Krzysztof Pacano ma ciężkie życie od początku tego spotkania, przerzucone ewidentnie ten snap, muszą troszkę popracować nad koncentracją zawodnicy Wolverines, a my mamy krótką przerwę dla sędziów. A po nas tak nie było, tak graliśmy, nie? O i tutaj ciekawa decyzja arbitrów, nie widzieliśmy flagi, ale jest kara za celowe odrzucenie piłki. I można oczywiście wykonywać takiego zagrania. Wydawało mi się, że był już poza tym tak zwanym pocketem i tą kieszenią, gdzie jest chroniony zawodnik ofensywy quarterback, ale ze strony formacji ataku ekipy Wolverines. Za piłkę złapał oczywiście Rafał Staniewicz, wielkie brawa! Tak jest, Rafał Staniewicz podobał oczywiście Safety.
rzuciła się nam tutaj bramka. Na szczęście zawodników nie było akurat w pobliżu. Tak co inaczej będzie mi krótko przed podniesieniem i za momencik startujemy z rywalizacją. Tak czy inaczej sejfy zdobywają zawodnicy Panthers z Wrocław za zatrzymanie zawodnika ofensywy z piłką w jego własnym polu punktów. I w ten oto sposób Panthers powiększają swoje prowadzenie do 8 punktów. 8-0 dla Panthers. A do tego wszystkiego będziemy mieli jeszcze kick-off w wykonaniu Wolverines. Tak więc Panthers naprawdę bardzo, bardzo mocno rozpoczynają ten mecz. Było sporo obaw co do formy. Jak będą prezentowali w PLFA2 zawodnicy Panthers B. No, ale myślę, że te pierwsze minuty tego spotkania w zupełności rozwiewają tą właśnie wątpliwość, o której wspominałem. Pantery będąc mieszanką młodości z rutyną. Jak na razie dominują. Zobaczymy, jak będzie dalej. 8-0 dla drużyny B. Wicemistrzów Polski w futbolu amerykańskim, a przed nami drugi kick-off w tym meczu w wykonaniu Opole Wolverines. Piłka oczywiście ustawiona na 20 jardzie. No i z tego miejsca kick-off po safety w wykonaniu Opola. Daleki wykop Krzysztofa Lichtera, ale myślę, że nie będzie tutaj. Za sprawą tej jednej akcji już są na połowie przeciwnika gracze z Opola. Piłka na 43 jardzie w tym momencie. No i zobaczmy, jak będzie dalej rozwijać się ten atak. Defensywnemu, liniowemu drużyny gości. Będzie strata co prawda kilku jardów, ale to i tak najmniejszy wymiar kary, jaki w tej sytuacji mógł czekać drużynę z Opola. Będzie oczywiście próba numer 2. Cofnięci o 10 jardów zawodnicy Opole Wolverines. Czas na próbę. Czas na, no, jeśli dobrze liczę, mniej więcej 20 jardów. Zeszłego tygodnia popisał się kilkoma dobrymi lekcjami, kilka całkiem niezłych, dosyć długich podań kierowanych właśnie w jego stronę zostało złapanych, więc zobaczymy, jak dzisiaj będzie sobie radzić w tej ścieżce, jednak zatrzymany przez zawodników Panthers. Numer 3 wciąż za tym miejscu. Decyzja arbitrów, czyli Krzysztof Balcar
posiadania, jeszcze teraz niestety kontuzja rozgrywającego lub miejskiego kraju na jednokonaną zawodnicy jednej, drugiej drużyny w Bieszcie Solidarności z kontuzjowanym rozgrywającym ekipy Lubomiejsk. No, mamy nadzieję, że ta kontuzja nie będzie poważna, że wstanie o własnych siłach Krzysiek. No, widzę, że wszystko zmierza w tym kierunku. Tak jest, wielkie brawa dla niego. Krzysztof Paca. Będzie oczywiście czwarta próba po tej stracie, no, chociaż może zdecydują, że piłka będzie w rękach Panthers, ale chyba jednak inna decyzja arbitrów. Zawodnik czwórka pojawi się na znaczniku pokazującym numer próby. No i tutaj oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Czas na punt, odkopnięcie piłki, która za moment trafi w ręce Panthers z Wrocław, którzy przypomnę, prowadzą w tym momencie 8-0. Przygotowany do akcji podwrotnej, ale Zakowski, no, musi się cofnąć na tę piłkę, no, z problemami, nawet nie decyduje się chyba na złapanie futbolówki, jednak dopiero teraz, to tam szaleje Adam Skakowski, ale szybko z tego zamknięcia, może być nie, jednak nie będzie touchdown, tak czy inaczej mamy kolejną żółtą flagę za nielegalny atak na zawodnika Panthers Wrocław. Kara będzie najprawdopodobniej przeciwko ekipie Wolverines, a to sprawi, że kolejny prezent dostaną Panthers, znów nieco lepsze miejsce na murawie będą mieli startujący z kolejną akcją gracze Panthers Wrocław. Ale jednak nielegalny blok po stronie któregoś z zawodników drużyny powracającej z piłką, czyli Panther z Wrocław, tak więc nie ma prezentu dla Panther, jest na nich cofnięcie futbolówki o 10 yardów, dokładnie na nas 21. Z tego właśnie miejsca pierwsza próba dla Panthers. Drodzy Państwa, my ślikamy dalej z dopingowaniem defensywy Wolverines o tyle. Defense! To drugi tego zawodnika to Krasz, który w zeszłym roku otrzymał statuetkę MVP najlepszego zawodnika rozgrywek juniorskich, które oczywiście gracze Panthers Wrocław zwyciężyli. Duże nadzieje pokładają w tym właśnie graczu Panthers Wrocław. Całe kierownictwo klubu liczy na to, że ten gracz już za kilka lat będzie gwiazdą nie tylko Panthers, ale również reprezentacji polskiej. Warto śledzić jego poczynania. No i zobaczcie, Adam Skakowski zatrzymany po zdobyciu pierwszej próby, ale wielce prawdopodobne, że ta akcja będzie cofnięta. Holding, nielegalne przytrzymywanie jednego z graczy linii ofensywnej i dokładnie tak, tak jest. 10 yardów, teraz kolejny w plecy dla Panthers Wrocław. Będzie powtórka próby numer 2. Drodzy Państwo, nie ustajemy tutaj nawet na moment do dopingu. Let's go defense, let's go! Akcja biegowa po raz kolejny, Adam Skakowski, ale staje się nieprawdopodobnie i w końcu zatrzymany przez bardzo dobrą siarzę. Defensywy Wolverines o pole jest 6, może nawet 7 jardów zysku dla gości z Wrocławia, ale to wciąż zbyt mało, aby wywalczyć tutaj first down, pierwszą próbę. Piłka ustawiona na 25 jardzie, z tego miejsca grają trzecią próbę. Panthers Wrocław. Defense! 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 Defense!
było widać na etapie rozwijania się tej ścieżki ofensywnej, że raczej Jackowski nie zdoła wywalczyć tutaj piłki, a więc czwarta próba i za moment pant w wykonaniu Bartek z Wrocław. To będzie oczywiście szansa na grę w ofensywie, na grę w ataku dla drużyny gospodarzy, a więc defensywa spisała się bardzo dobrze. No i za momencik czas na ofensywę. Łukasz Szymon-Giewicz 8-6 na koszulce. Zobaczymy, czy podpisze się kolejną znakomitą akcją powrotną. Zobaczmy. Pant w wykonaniu Panthers. Sygnalizuje fair catch. Łukasz Szymon-Giewicz, tak jest piłka zatrzymana na 23 jardzie. Była na tyle długo w powietrzu, że nie zdecydował się na akcję powrotną zawodnik Wolverines. Tak czy inaczej, w tym miejscu, w którym została piłka zatrzymana, będziemy mieli pierwszą próbę dla ekipy gospodarzy. 8-0 dla Panthers. Wynik tutaj w tym meczu bardzo daleki od rozstrzygnięcia. Czas na zagrywkę formacji ofensywnej Wolverines. No zobaczmy, co teraz zaprezentują, czy zaskoczą przeciwników Rosomaki z Opola. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Panthers Wrocław, był tam m.in. grający w 55. Krystian Zieliński, defensywny, liniowy. On był jednym z tych, z tej koalicji graczy, która zatrzymała bieg po stronie Wolverines. No i drodzy Państwo, widzicie tutaj praktycznie zerowy zysk jardowy w tej akcji. Będzie próba numer 2. Zbliżają się w kierunku pola punktowego przeciwnika gracze Wolverines. Czas na trzecią próbę. Trzeba zdobyć minimum 7 jardów. To dużo. Zobaczymy, czy z tą dystansę. Zakończony przedwcześnie, jak mówią Amerykanie, 3 zagrywki, już trzeba oddawać piłkę przeciwnikowi, defensywa Panthers po raz kolejny bardzo, bardzo szybko radzi sobie z zatrzymaniem ataku Wolverines. Trzeba przyznać, że ten atak również nie funkcjonował jakoś rewelacyjnie przed tygodniem. Krzysztof Richter będzie first down, ale najprawdopodobniej dla ekipy z Wrocławia. Tak to wygląda z tej perspektywy. Zobaczymy, jaką decyzję podejmą tutaj sędziowie. A nie żadnych z tą piłką! Pierwsza próba, Panthers Wrocław, a nie jest tam jeszcze do tego wszystkiego dwa kara wcześniej przeciwko ekipie Wolverines oczywiście.
oczywiście za brak zatrzymania na jedną sekundę przed wystawowaniem piłki, przed startem akcji. Widzimy, jak to wszystko się tutaj kończy, jak to wszystko się uwaga będzie. Oczywiście to jest na Panthers z Wrocław, to jest idealna sytuacja dla ofensywy z Wrocławia. Defense musi tutaj dać siebie wszystko. Kochani, pomóżcie im! Defense! Rozpędza się zawodnik Panthers. Widzicie, jak trudno jest go zatrzymać, ale tam aż dwójka graczy Wolverines poradziła sobie z biegiem Adama z Krakowskiego, a między innymi Michał Langer, a także pan Tobi O'Hara. Ci dwaj zawodnicy powalili na urawę Adama z Krakowskiego i jest to druga próba raz jeszcze dla nich. Tym razem Adam Skakowski, bardzo bliski zdobycia pierwszej próby. Zobaczymy, w którym miejscu sędziowie ustawią fotolówkę. Jednak chyba próba numer 3 będzie jeden jak do przejścia. I czyżby koniec pierwszej połowy? Nie, chyba jeszcze nie. Na połowę. Spójrz na rodzica. Jednak jest first down, pierwsza próba. Tak jest, przesuwa się ten łańcuch, a także pomarańczowe markery, wskaźniki po drugiej stronie boiska. Mamy pierwszą próbę, a jest to dwa biegi Adama Skakowskiego. Wystarczyły do tego, aby wywalczyć kolejny first down dla ekipy Panthers Wrocław. No, zobaczmy na kolejną akcję. Odwrócnia w tym razem po stronie Panthers. No i drodzy Państwo, widzimy naprawdę dużo dzisiaj jest tych wyników. Po jednej i po drugiej stronie wydawało się, że Panthers są takim żelaznym faworytem w tym spotkaniu, ale jak na razie nic z tych rzeczy. Wolverines, co prawda, nie straszą bardzo mocno w ofensywie, ale też nie proszą, nie tracą bardzo dystansu do Panthers. 8 punktów przewagi, to wciąż jest tylko jeden touchdown ze skutecznym podwyższeniem za 2 punkty. To stratę można odrobić momentalnie. A tymczasem akcja biegowa, bliska pierwsza próba tam będzie. No drodzy Państwo, biegły pogada. Skuteczny bieg dla 7 latów do dalskiej kolejnej lata 37, może nawet 38. Stoją właśnie miejsca, kramy dalej, 4 lata jeszcze do przejścia. Druga próba, Wolverine Sopole. Będzie tym razem akcja podaniowa, ale nie tak długie ścieżki, jak wyobraził sobie rozgrywający, a który jeszcze tam oberwał chyba na koniec tej akcji Krzysztof Pacan. A tutaj zbiera zbrodnie, lanie od defensywy Panthers Wrocław. Naprawdę trudny to będzie mecz dla tego zawodnika. Linia ofensywna, Wolverines, a tutaj z całą pewnością musi się troszeczkę uszczelnić, aby chronić swojego rozgrywającego przed takimi właśnie strzałami, jak ten, który przed chwilą otrzymał Krzysztof Pacan. Będzie próba numer 3, wciąż te 3, może 4 lata do przejścia. Wciąż oczywiście Panthers sobie Wolverines of Hole. Wracamy do rywalizacji. Tutaj zawodnicy oczywiście szybko muszą uzupełnić ilość wody w organizmie. Tak samo zresztą sędziowie. Nie wybrały skarbę, nie wybrały żar. Leje się tutaj z nieba. Tak więc to kluczowe, aby zadbać o odpowiednie nawodnienie. Tutaj w każdej chwili gracze mogą
Odpłynąć mamy na tym ponad 30-stopniowym upale. A tymczasem wracamy do gry trzecia próba. No to chyba nie będzie pierwsza próba, chyba zabraknie około 2 miliardów. A i po potem zmuszeni do wykonania kolejnego panta, gracze Wolverines, chyba że zaryzykują tutaj profe czwartej próbie, no w tej czwartej próbie do przejścia zaledwie 3 miliardy, no nie dużo, nie dużo. Ciekawe jaka będzie tutaj decyzja, nie ma dużej ilości zmian w ekipie Wolverines, wszyscy ryzykowali 3 miliardy do przejścia. Dłuższa akcja, Panthers mogą przejąć piłkę na połowie Wolverines. Jaka tutaj będzie decyzja? To jednak jest kilka zmian kluczowych. Pojawia się potężny zawodnik za cerwą. Tak to przynajmniej wyglądało z boku, ale tak naprawdę akcja na zewnątrz, jeśli dobrze widzę, w tym momencie kończy się pierwsza połowa kwarta oczywiście tego meczu, tak jest koniec pierwszej kwarty.